Dzień dobry ludziska, cześć! No ja z tej strony witam Was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Astragotem żelazną ręką w grze Total War Warhammer 3. No i udało się zobaczcie, złapać tego dziadowskiego Dustiego, z którym to męczy się już od kilku tur w zasadzkę, no i tym samym mam nadzieję rozbić tego hama. Teoretycznie powinien dać tą bitwę na automacie, bo wówczas w całości rozbiję wroga, ale myślę, że byście chcieli zobaczyć to starcie na polu bitwy, no i też to uczynić.

przenosimy się na ziemię, które wkrótce zostaną zalane krwią. No i jako, że jest to zasadzka, to ta bitwa długa nie będzie, ale będzie fajna. Co komputer ma groźnego? Myślę, że te sześć oddziałów piechoty, zobaczcie, tych czarnych orków i tych jeszcze ciemniejszych, oni mogą być groźni, a poza nimi, no najpewniej, najpewniej będzie chillera. Dzisiaj chyba oficjalnie jest premiera, z tego co wiem, tego dodatku. Jakby, jakby co? Więc od dzisiaj możecie już ją kupić i od dzisiaj mogę chyba wam moją taką opinię faktycznie wyrazić. Myślałem nad tym, żeby nie zrobić jakiegoś jakiejś recenzji i tak szerzej do tego podejść, ale, ale, ale to może jak skończę serię na streamach, na razie tak sobie luźnie na ten temat pogadamy. No i co, pierwsza sprawa, to mi się wydaje, że kwestia ciekawości tej kampanii, czy ona faktycznie przykuwa do monitora, czy jednak szału nie ma. Powiem wprost, że na początku miałem takie po jednym streamie, w sumie to po dwóch pierwszych streamach trochę mieszane uczucia. Jakoś nie czułem tego wciągnięcia, ale już teraz, jak doszedłem do takiego bardziej late game'a i wiem, na co tą frakcję stać, no to wydaje mi się, że jest to frakcja po prostu late gameowa. Początek ma dosyć taki mizerny, bo zanim rozkręcicie swoją. Machinę, w postaci wiadomo gospodarki tych fabryk posterunków no to trochę tego czasu minie no i jak już, do, do, jak już to ograniczycie to od tego momentu gra będzie naprawdę naprawdę miodzio ale początek jest trochę mniej ciekawy to jest właśnie wyjątek kiedy kampania staje się dużo ciekawsza gdy już jest późniejszy, eta późniejszy etap, a nie od samego początku. No dobra, tu możemy sobie jeszcze wbić się w tych ziomali. To są w ogóle trolle, to już od razu jeden oddział. myślę, że uczników mogę śmiało tutaj wysłać tego chłopa. On też zobaczy bije od ognia, no to on będzie bardzo dobry na tych ziomów, no i możemy jeszcze z tej strony na nich zbiec. Taki oto, w takim oto stylu, i jeszcze mile widziane byłyby oddziały z garłaczami, właśnie na tych debesiach, bo te debesiaki, no to jest rzecz jasna groźna jednostka, no i trzeba się na nich przygotować. Też Was dzisiaj klasycznie zapraszam na streama na godzinę 18.00. Live będzie się zarówno na Twitch i na YouTube, więc możecie wpaść na Twitcha. Link klasycznie. Jest w opisie, zapraszam Was gorąco, a tymczasem skupmy się już wyłącznie na grze. No i co kolego, Ty już jakbyś mógł się rozpędzić, byłoby super. No i dałbym Ci bonusy, dam Ci coś takiego, mogę dać Ci, zobaczcie, bonus, żeby faktycznie... No, teraz on będzie bardzo mocny dzięki temu. No i ostrzał jest mocny, piroto już tutaj, zobaczcie, atakuje. My nie musimy się o nich bać, bo te oddziały równie dobrze walczą w zwarciu, co na dystans. Tego tutaj widzę, że zobaczcie... Ci strzelcy, ja myślę, że teraz musimy na nich zbiec. No, jak teraz na nich zbiegniemy, no to będzie już taka prawdziwa dominacja, bo oni nie mają gdzie uciec totalnie. Te jednostki są w obecnej sytuacji według mnie bezbronne. No i patrzcie, patrzcie na tą potężną szarze. Co mi się podoba? W tym dodatku, bo to w tym odcinku sobie troszkę pogadamy na temat tego, co jest fajne, co jest niefajne, to oczywiście grafiki jednostek. No, ludziska jednostki wyglądają tak mega kozacko. I fakt, powiedzmy, że drugiej rasy, bo nie gramy z samymi krasami chaosu, a mamy też dostęp do hobgoblinów. To mi się podoba, same w sobie hobgobliny wydają się być naprawdę bardzo ciekawe. To jest super. Co jest troszkę średnie, to jednak grając z tymi krasami chaosu, czuć, że są to krasnale. Czemu? Temu, że oddziały są no, identycznym wariantem, trochę przekoloryzowanym, o innym wyglądzie, ale jeśli mowa o statystykach, no to, to, to jest to, to samo, co piechota zwykłych krasnali. Tak samo oddziały tej piekielnej, piekielnej gwardii, tych jeszcze innych lepszych jednostek, to jest to samo. Zaś, no wiadomo, że artyleria jest mega potężna, oddziały dystansowe są w sumie to podobne, bo tu mamy też te piekielne gwardie, która, piekielne glewie, które odpowiada Dają za oddziały z muszkietami. Jest to takie lekkie kopiuj w klej, bym powiedział, no ale 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 mimo wszystko mi to pasuje. Szkoda, że autorzy w Warhammerze trochę nie, nie myślą na tym, by wprowadzić nowe typy jednostek, by to nie było tak jak zawsze, że każda frakcja ma oddziały pojedyncze, takie duże, typu chociażby Strażnik Trakotowy, oddziały jakie mają liczebność tam po 16, czyli właśnie ale Minotaury. No, szkoda, że nie ma czegoś jeszcze innego, powiedzmy 3. Trzech jakichś, kurczę, trzy potężnej wnioski. Może jest coś takiego w tej grze, ale no mam wrażenie, że rostery są do siebie podobne. Po prostu mamy tutaj przykład zupełnie innego wyglądu, no i jeszcze, jeszcze, jeszcze może minimalnie innych statystyk. Ale tak naprawdę... To jest to samo, w że to jest trochę tego minus, nie? No ale tak naprawdę, czego się można spodziewać? Wiecie, w totalurach historycznych to w sumie tak samo to działa, chociaż tam jest to tyle inaczej, bo powiedzmy, że taka Anglia może się wyróżniać łucznikami. Tacy na przykład, takie Holy Roman Empire, potężną piechotą, Francja, jazdą. I to właśnie lubiłem w Medievalu II, to lubię w totalurach historycznych, że jest ta różnorodność. Tutaj też jest ta różnorodność, ale no nie ma coś takiego, że jedna rasa jest najpotężniejsza na, na dystans, bo mamy no, co najmniej kilka razy, jakiej nawet połowę które na dystans totalnie wszystko kasują. Jak wiadomo, Elfy, Imperium, no teraz kresane osu. Fajnie, gdyby bardziej się te oddziały specjalizowały w czymś innym. No, ale wam powiem, że ta frakcja naprawdę ma powera. Hobgobliny, turbo turbomocne jednostki. Nie wiem czemu jeszcze nie mam dostępu do tego bohatera, bo już bym go chciał expić. Z nim Doomstack hobgoblinów to jest coś przepotężnego. Taka armia jest, stanie, jest nie, nie dość, że bardzo tania, to jest mega mobilna i jeszcze ma mega wielkie obrażenia i naprawdę duży damage są w stanie zadać. Taki Doomstack samych tych jednostek hobgoblinskich skradaczy może wyposażonych w cztery oddziały no i dobra, mamy 1100 sił roboczych. ja dole. Jackpot ludziska, no po prostu jackpot. Piękna sprawa. Jeszcze raz sobie ich drowiemy. No i tą bitwę już po raz kolejny damy sobie na automacie. Na spokojnie. Mi się tutaj widzę, że wszystko nagrywa elegancko. I niezadowoleni lordowie z Jeansen zostali pokonani spoko loko. No to co, kolego Złoty? Czy mógłbyś więcej robić tych jednostek? Bo naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć i to bardzo mocno misję na naszego przyjaciela. Bo nie wiem, czy nie ma tej misji. Powinna ona być. Ale właśnie nie wiem, od czego to zależy. Jakie są wytyczne? No w ogóle ta hartownia demoniczna. Dalej nie wiem, co to jest. Nie wiem, dla tego pojęcia. O co może tutaj chodzić. Ale wiem, że niebawem, zobaczcie, ulepszymy sobie to. No i to już mnie mega cieszy. Nie wiem też, czemu nie mogę tego ulepszyć. Bo chyba dalej trwa to na zadowolenie. Chociaż nie widzę, by trwało. Bo się, zobaczcie, towarzystwo dosyć mocno. Wciąż niepokoi. Okej, okay, no to co? Panie Giblecie, krzywy. Myślę, że mogę Pana sobie dobić, a potem ruszyć na południe, by zagarnąć Twoje prowincje. To już automat, też można sobie tą bitwę z stoczyć fabularną, ale myślę, że ją sobie stoczymy, jak już dojdę do tego miejsca, bo też zdą się regenerować, No i trochę mniejsze koszta. Poniosę bo jednak zawsze stów trzeba na tą teleportację zabulić, za co nie? Chociaż zerknijmy sobie, jak ta bitwa jest trudna. No i automat mówi, że z pół na pół. O Jezus, jest ciężka piechota. Kurde. Nie wiem, czy nie wolę mieć lepszych jednostek do takiego... Przedsięwzięciu. O, i w ogóle zerknijmy na itemy. Ja lubię się bawić itemami, więc to wszystko, myślę, że na razie możemy sobie odłożyć, no i coś pokraftować. Na przykład, to jest dobra arkana. Tego typu arkany naprawdę lubię. Pancerze mamy takie średnie, bym sobie je najchętniej połączył, bym jeszcze taki pancerz, który ma w sobie urocejwa. No, niestety nie tym razem, nie tym razem, drodzy państwo, ale lipy nie ma. Trzymaj, kolego, taką broń, trzymaj sobie coś takiego, niezłomność. Czy ci przyda trochę useless, później na pewno do mixa, ale obecnie jeszcze niech pozostanie i a bo on też jest kurczę czarodziej. on też markany ma dla siebie no tak zapomniałem Wlecie mi to totalnie z głowy. na no dobrze, wy. Tylko lego, niczego nie ma, szkoda, ale mogę dać Ci oczywiście pancerz. Nie, ten jest zajęty, przepraszam. Chodziło mi o ten pancerz, to Ci mogę dać. No i zacznie. Ten ziomal, nic nie ma. No i gościu od chyba konwoju. Nie, to jest zwykły lord, też niczego nie ma. Właśnie, konwoje. Myślę, że można powoli nad tym myśleć, żeby sobie jednego zatrudnić, bo to nie jest drogie, a naprawdę fajne, fajne, fajne rzeczy można z tego wykminić. No i zobaczcie, ten gość jeszcze mi zwiększy limit naszych byczków. No to co. Pytanie: Co by się obecnie nam przydało? Myślę, że obecnie przydałoby się na pewno. Może to. Może byśmy kasę wydali na surowce. O, zobaczmy. Tutaj, zobaczcie, jestem w stanie wygenerować 477. Tutaj tyle obecnie. Tutaj 570, to jeszcze lepiej. No to chyba możemy pójść właśnie w to 500. 77, no i to się na pewno przyda. Wysłamy naszą krawanę. To działa identycznie jak karawany dla kataju. No i właśnie tutaj widzimy znowu mechanikę kopii w klej, tylko że z nieco zmienionymi wartościami. To jest to samo, no ale w sumie czemu by to samo miało nie być, po co to zmieniać na siłę, skoro ta mechanika jest dobra? Myślę, że. Mi tam w miarę pasuje. No dobra, teraz tak, burza taka, muszę w cokolwiek tutaj pójść, żeby sobie, a może to, że mieć fajny, albo nie, jeden punkt w to, bo już chcę mieć dostęp do tego, ale no, z przykrością stwierdzam, że nie mamy dostępu do jak najlepszego spela, dlatego najpierw w tej armii też będzie jeden czarodziej, dlatego że najlepszym według mnie spelem w lor haszuta jest zdecydowanie oj, czekajcie, bo to jest władza Stargota, mnie interesuje lor haszuta zdecydowanie są płomienie Azgorcha. W blob'ie ten spell po prostu totalnie niszczy, bo mamy pierwszy damage i potem kolejny, te wybuchy i te wybuchy tak napieprzają. No to jest serio ludziska wieczna naprawdę na słowo przepotężna sprawa. Dobra, możemy sobie wziąć, myślę, że atak w zwarciu. Okej, okay, czemu nie? Tobie, szefie, damy, 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 damy tą wściekłość, bo już był wściekły. No i chyba jest kolejny slot na pana Byczka. Jest oczywiście kolejny slot. Co by mu dać? Obroni Fajna rzecz, atak w zwarciu też spoko, tak myślę, punkty zdrowia, raczej wziąłbym chyba siłę broni, chociaż atak w zwarciu też jest naprawdę dobry, ale tu jeszcze jest odpieranie szarży, no, ale teraz on będzie szarżował, no nie wiem, 7 ataków w zwarciu to jest dużo, Wybrał pozorę. wydaje mi się, to jest fajna ilość, ale jednak dips, nie, ja wolę wziąć atak, wolę kurde ten atak, dla mnie to jest przyjemniejsze. Deepsey i tak sporo, sporo mają tej jednostki. No to co? Ruszamy powoli na południe, które można zakończyć. Tutaj można sobie naprawdę artylerię fajnie zboostować, ale najlepszą rzeczą jest dojście do tego, bo tu są świetne bonusy. Ale żeby do tego dojść, ja muszę po prostu mieć 500 tych punktów. No to nie jest dużo. No możemy sobie obecnie pozbierać te punkty. No i, no i, no i zbustowałbym te oddzielne naszej zwykłej piechoty. Albo nie, ja bym już sobie hobgobliny, bo hobgobliny będą mocne. Chyba, że mamy coś jeszcze ciekawego w przemyśle, takiego fajnego, co by się obecnie przydał. Mało. Tu niespecjalnie w czarodziejstwie też na razie nie ma co lecieć dalej. No, załatwiona, załatwiona sprawa, biznes ogarnięty, elegancja, Francja, ale czy ten Grimgor się na mnie nie odpali? Ale myślę, że Grimgora prędzej czy później trzeba będzie dojechać, bo jednak no, ten dziad jest groźny i wiele problemów będzie mógł nam niestety, ale spowodować, zatem należy stłamsić jego problem w postaci jego obecności w zarodku. No, dobrze, że jeszcze orkowie się tutaj wybronili przed tymi Krasnalami, bo Krasnale wiem, że w kampanii na streamie no mocno tutaj wjechały i zdominowały ten region, dlatego trzeba uważać. I zobaczcie, tu podszedł Grimgor dwoma armiami. I uwaga! Czekaj, 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 co, co to jest? No, konwój z kurwy syn, za przeproszeniem. Mój piękny konwój, ale dobra, znowu sobie ten oddział. A więc nie ma lipy, bo chociaż ten limit zwiększył na chwilę. No ten mógł mi pomóc, nie? Ten ziomal. Szkoda, że nie pomógł. Maltras no, o tutaj wymiera, jeszcze w trybie marszu. Może nakłonię go, by wroga naszego zaatakował. Tak, oby się udało. No, miejmy nadzieję. Jeszcze też nie wiem, jak wygląda sytuacja z Konfederacją. Czy jeśli już jakiegoś lorda skonfederuje, to czy przyjmuje z automatu w tej wieży Zar jego wszystkie te pseudotechnologie? Czy dopiero one się zwalniają i muszę na nowo je ogarnąć? Nie, nie mam pojęcia. No dobra, ale, 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 myślę, że możemy teraz przejść do pola bitwy. No i liczę, że mi się uda, zobaczymy. Oby mi się udało, bo jak się nie uda, no to będzie troszkę smutna buzia, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Chociaż, kurde, wiecie co, porażka nieznaczna. Ojojoi, ojojoi, ojoj. Oj, oj. Teraz pytanie, czy jestem w stanie to wybronić, bo tam widzieliśmy dużo tej piechoty, a nie mam, wiecie co, nie mam artylerii. To się nie śpieszmy może co, może poczekamy, bo bez artylerii to wydaje mi się, że może być dosyć ciężko. No i idziemy sobie na dół. Z nimi zaraz będzie bitka, spoko. Loko. Jeszcze zobaczcie, ziomeczka, wyślę sobie na pomoc w postaci tego jego jegomościa i w postaci oczywiście potężnej, przepotężnej artylerii. No, z artylerią, no to mogę w tą bitwę wejść. Bez artylerii nie, nie ma co się podpalać, nie ma co ryzykować. Dobra. To potrzebuję Was na pewno. W zamian za. A tak myślę, kogo z tej armii zabrać? Czy tych ziomali, czy może kogoś innego? Może Was zabiorę, co? Dobra, Was sobie zabiorę. I zastanówmy się jeszcze, jaki, jaką armię będę robił naszym astargotem. Czy to będzie Dumstak pod potężnych? Tutaj może być Dumstak pod te byczki. No właśnie, dlatego. Tak, dlatego, dlatego na pewno Doomstack pod Hobgobliny będzie w innej armii, w której jeszcze dokładnie nie wiem, ale w jakiejś tam będzie. Dobra, panie, kolego, możesz do armii wkroczyć, zapraszam Ciebie gorąco, zaś tutaj już w to poszedłem, no i dajmy sobie punkt w piechura. No to co, dwoma armiami, jak się we wrogów bijemy, to ich pewnie jest szybko. Szybko, szybko, szybciutko skasujemy. No dobra, czy pan kolega byłby na tyle łaskawy, żeby. A ty w ogóle masz, a masz tylko ze mną sojusz to tak nie wojny, chłopie! I no, ziomeczku, ziomeczku, ale ja się proszę serdecznie. W ogóle mogę zrobić koordynację, my mamy... Jakiegoś wspólnego wroga, nie mam pojęcia czy mamy, ale, 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 ale z tym też plemieniem chciałbym żyć w przyjaźni, w handlu, w dostępie wojskowym, żeby na północy kwitła właśnie ta przyjaźń. Z nimi też możemy się dogadać, jakiś tam pakcik sobie zobaczcie za, jeszcze pieniążki podpiąć ze szczurasami, no myślę, że też możemy coś takiego zrobić. Okej, okay, zwiastone burzy jeszcze nie są chętne na jakieś tam rozmowy z nami. No i wydaje mi się, że pójdę teraz pod to ludzko. utrzymanie minus 5%. To jest coś fajnego. To jest coś naprawdę bardzo fajnego. Dobra. Tą promicję szybciutko zdominujemy i tu już jest Grimgor, O, no to w sumie się dobrze składa, bo tą wojnę z Gringorem zaczniemy od południa. Na północy... Nie wydaje mi się, by mnie zaatakował, ale sądzę, że od południa może być na taki najbardziej rozgorzały i brutalny front. Ojoj, mamy minus 7 obecnie. No to wam powiem, że delikatnie i niesympatycznie. Jest za dużo robotników, ale szybko spadają. No to czekajcie, zrobię sobie jakiegoś nowego jegomościa, tak dosłownie na szybkości. Powiedzmy, że ten on może być. No i dam ci, dam ci, dam ci, co będzie o corndog, czym się wydawało? <grywka> dam ci czterech tych chłopów, Ok. Ew, awans od razu dostał, ten nowy, no to pytanie, po co ciebie zrobię? bo raczej ja wolę robić, wam powiem, dumstak pod, 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 pod. no, pod home Gobliny tylko jeden, a reszta to już będą takie oddziały elitarne, bo nie ma sensu robić więcej tych dumstaków, jeśli... Nie mamy więcej tych panów lordów wspaniałych. Jeśli nie mamy tego naszego lorda. Właśnie nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, gdzie on kurde jest. Może w Turze 30 się objawi, oby. Być może jest to totalnie losowe, nie mam bladego pojęcia, ale no tęsknię z naszym goblinem bardzo. Bo jak już zobaczyłem, co on potrafi w kampanii, to to jest tak śmieszny bohater. Taki fajny i dobry w zwarciu, ale w zwarciu dopiero jest dobre go już się rozwinie. Bo większość punktów myślę, że inwestujemy w Hołgobliny, żeby one były mocne. No nie, ale, ale, ale i tak jest spoko. No i kolego, idź sobie tutaj na dół. No dobra, liczę, że ten gości ma dwie armie. Raczej za chwilę powinien mi pomóc. Jego jako frakcję po raz pierwszy będę chciał skonfederować. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby jednak lorda legendarnego, czyli tego na południu, bo na północnym wschodzie pan Zlatan. Nie wiem, czy będzie taki chętny. Zobaczymy. Okaże się już niebawem. No oho, no kurde, bele. No, zobaczcie, już oblegasz od razu osadę, wow, a czy mogę ci wyjść naprzeciw i ci dojechać, bo tu mam duże i nie mogę, no ale w polu czymś takim, znaczy się w bitwie nie masz dosłownie żadnych szans, no to bierzemy sobie tego oto pana i kolego, ja ciebie kosnę od tylca, tak jest, bez skojarzeń, żeby nie było, no dobra, o kurwa mać, nie przejdzie na automacie. Oj oj, 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 no to wam powiem, że nie fajnie, w takim razie ja sobie lekko odejdę, będę wyrubał więcej żołnierzy, zobaczymy, w 8 oddziałów kolejne, to, to już będzie fajna ilość. No i co, no i tutaj, uwaga, oczywiście wierzę w tą osadę na 100%, jeden na jeden może się udać, ale nie musi, ale jak da się na automacie, o, to ja nawet ludziska nie zamierzam bawić ręcznie w te podchody, tylko dajmy to na automacie wraz ze wsparciem tych ziomali z tego regionu. No dobra. No to podbijasz kolego, podbijasz. To nie ma co, nie ma co też tym czasu na odcinku. Trzeba się rozwinąć. Trzeba ten early game ominąć i dojść sobie do tej późniejszej fazy. No i niby prurusowy, ale, ale, ale nikogo nie stracę, pewnie się w turę lub dwie zregeneruje. Może być, może być. Dobra, potrzebuję, myślę, że obecnie postronek, Potem pójdziemy w fabrykę klasycznie. I siła robocza tutaj jak najbardziej jest mile widziana. Tworzymy sobie, zobaczcie, to i tworzymy sobie jeszcze coś takiego. Dobra, łatwicko na powodzenie. Słusznikowy posterunek, gdzie? Nie wiem gdzie, ale fajnie, że go tworzy. No i mój ty bohaterze, chyba w tym momencie, chyba już właśnie w tym momencie. Jestem w stanie sobie pójść w to i kolejny level i mamy magię. I z magią to te bitwy będą inne tak naprawdę o 180 stopni. Będziemy o wiele więcej robili. Dobra, trzymaj sobie to, trzymaj sobie dwa punkty we wściekłość. To jest nasz... Aha, ten lord, który pomaga. No to obowiązkowo dajmy ci tyrana. Tyrana jest mega fajny. I tobie bierzemy ten trzeci byczek, potężny cios na fula. No i super. Technologia. Coś takiego, straty, bardzo fajne, regeneracja strat, myślę, że jest czymś naprawdę istotnym, no i super, no teraz on może mnie napaść tutaj, no i wtedy będzie lipa. I będzie podwójna lipa, bo to będzie troll z mojej strony, ale może nie. Na pewno ręcznie nie ma szans, no nie czymś takim, tutaj nie ma niczego w sobie, żadnej siły bojowej, no artyleria jest groźna, bo nam mury zniszczy, ale to tyle. To wyłącznie, wyłącznie tyle, stronku jeszcze tworzyć nie chcę. Nie jestem bardzo chętny, no, ale z tymi armatami jak się zregeneruje, to myślę, że będzie fajnie, uuu, garłacze mamy, zobaczcie, lepsze, fiu, 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 to czekajcie, ja w takim razie wezmę sobie jeszcze jeden oddział tych ziomali, no i ten pusty slot właśnie zamienię na garłacz, tych sobie zostawię do dumstaku później, no, to fajna jednostka będzie, no i armia oczywiście zyskuje na sile, zyskuje bardzo na jakości. Konwój nie wysyłam, myślę, że szlaki są obecnie zabronione, nie dość, dość niebezpieczne, chociaż w sumie północny zachód jest bezpieczny, bo póki klepy z krastanami miśmi będziemy, no to myślę, że będzie całkiem zacnie. Uh -huh. Idzie, zobaczcie, idzie tędy. Okej, okay. no i wymierasz. To jest dla mnie atut, że on wymiera na tych terenach, bo ponad to jest spaczenie chaosu, które dla orków nie jest niczym fajnym. O, coś mi ósemka boli ząb, jakby mi się wyrzynał, ale już. My, ja tak z tymi ósemkami mam tak, że nie muszę ich wyrywać. Całe szczęście mi to mówiła pani. ortodontka. No, ale czasem tak. Kiedyś mnie to bolało, pamiętam, a mi się wyrzynały. O, to jest super. A, 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 teraz tak czasem. Oj, kolego złote, żeś teraz strollboss oczywiście nie, bo teraz szans raczej nie masz żadnych. Co jest kurwa? Nie, przepraszam bardzo. What the fuck, bro! Nie mam pojęcia, dlatego, czemu tak to wygląda. Ale mogę sobie stanąć tutaj. I teraz, jak on zaatakuje osadę, no to ma nieco gorzej. Bo w, na pewno na taką osadę nie ma szans. Więc wierzę sobie Was. Cztery oddziały. No i z tym już będzie raczej dobrze. Dobra. No jest karawana, ale trochę kurde za daleko, niestety. No dosłownie odrobinkę za daleko. Ty o to w ogóle jest w stanie dojść. Ale heca, nie? Chyba, żebyśmy go zbejtowali na trapa, co wy na to. Będę sobie zrobił, zobaczcie pułapkę gdzieś w tym miejscu. No, osadę może i tak chcieć napaść. No to. Czemu, czemu nie? Dobra, tak o, ty masz poziom 16 i lecimy dla ciebie już w HP. Tak, musi, musisz mieć dużo, bardzo HP. Regeneracja dalej postępuje. No, w ten gości, bo ma zasięg, zobaczcie. Naprawdę ma porównanie duży zasięg. Ale ma to, ma, ja już nic z tym nie zdziałam. Tej góry jeszcze oprzeć nie chcę. Jak to wybronimy, to mogę sobie już zobaczcie w dużej kolejnej. Yy, czy też kuźwa, no, 5 zabraknie, by w dużej kolejnej to zrobić. No, ja piszgam. No dobra. To za dwie tury. Niestety, wkrótce jakiś tam upgrade jest dostępny. Zerknijmy na szybkości sobie tutaj. I ze szczurami... Ej, ja wcześniej handlowałem? Chyba tak. To możemy jeszcze dać mi nawet dostęp wojskowy. Dobra, zakaskę, której obecnie potrzebuję. Chętnie to przehandluję. Na przyszłość będzie fajnie mieć takiegoś lorda. Jaki będzie te krawana atakował? Bo tu widzę, że jest przystanek krawan, a na nich jest kasy no podobno no, mega dużo. Zresztą już wiem, jedną krawanę udało nam się schaltować. Ale, 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 wypadałoby jeszcze kolejną lub kolejnych kilka, prawda? W ogóle telefon wyciszę, bo nie ma wyciszonego. Zaraz jakiś alert by był. I zobaczcie, udało się! Pięknie! Mamy Pana Lorda, dwóch bohaterów. No i na automacie, kolego, kroję cię brutalnie. Zjeżdżaj stąd, szefie. Siła robocza... Do tej nowej prowincji byłoby fajnie ją sobie zrobić. Okej, okay. a w ogóle co ten teraz Bundhausu zrobić? nas napadnie, czy nas nie napadnie? Nie wiem jakim cudem on jest w stanie z nami wygrać tą bitwę. Mamy więcej ludzi, on nie ma mocnej armii. Chyba tylko ta artyleria daje taką przewagę. Najpewniej chyba tak. Dobra, ale teraz już 12 oddziałów, no już bez jaj. Bo już myślę, że no, no, nie ma tutaj szans żadnej z czymś takim. Nie no, kurwa, zbugowany. Nie no, jak? Wybrańcy? Czekajcie, jakie wy macie morale? 36. E no, bez jaj ludziska. Dobra. Do, jeszcze czekam jedną turę i wyrobię więcej żołnierzy. Wciąż osadzi się w osadzie się wybroni w polu. Boję się. Wiesz czego się boję, że to dział mi nagle się złamią wszystkie naraz. Więc... Chyba że zrobię taki myk. Może teraz coś się zmieni, bo jednak zawsze to jakaś konica. I dobra, zjeżdżaj pajacu. O! Oh! Jak dobrze, jak dobrze. Za Ciebie zrobimy. Mam nadzieję, że na no, mało sił roboczej wolę sobie wziąć już kasy do skarbca. No i na no, 5 nam nieszczęsnych brakuje, żeby to zrobić. Jakie unlucky nieszczęsne. Szkoda, szkoda wielka. Dobra, to teraz tak. Mogę sobie Was. to myślę, że już usunąć praktycznie w całości. Całą armię. Bo na ja mi nie stać. Też za bardzo nie zarabiam. Dlatego zróbmy zróbmy sobie coś takiego. I w tym miejscu myślę, że surowiec mi dużo nie da, bo tu nie będę tych jednostek wyrobował. Wolę pójść pod pieniążki. Klasycznie. No, i tutaj się ustawić o gdzieś. Tak, patrzcie. Idziemy na pustkowie Draken. Mord to brzmi tak bardzo mrocznie, no nie? Możemy nawet wejść na jego prowincję, żeby już mu oficjalnie zagrozić. Chyba tempo regeneracji jest identyczne. No i teraz piekielny młot. Oj, tak. A potem, jak już to opracowałem, być może chyba do końca chcemy dojść już w te bonusy i pójdziemy sobie w to tutaj, na górze, no nie? Oj, chyba tak. który to jest poziomu? To jest od poziomu. A, już mogę to robić normalnie. No dobra, no to niech będzie. Ty, szefie, poziom szósty, trzymaj sobie jeszcze level upa w coś takiego, trzymaj sobie teraz, myślę, że rzeźbyków, jak najbardziej. No i tu bym wytworzył jakiś tam budynek związany ogólnie rzecz ujmując z, z, z werbunkiem goblinów, bo tak bez goblinów trochę smutno. O, biją się nasi pobratymcy, jak mi kurczę przykro. Szkoda, aż się na to smutno patrzy. Nie wiem czemu nie mam tego pajaca ludzka. No wkurzam się, bo nie mam, kurde, tego naszego legendarnego bohatera. W ogóle misją jest kark-drak, czyli chyba gra od razu myśli, że będę podbijał północ. To jest chyba takie docelowe. No, no, ale na razie sobie zdobędę te pustkowia. Bo jak już mam tutaj wojnę, to trzeba do końca ją potoczyć. No i potem można myśleć nad jakąś północą. Na pewno też Grimgora. Będzie trzeba oczywiście schautować. Już w ogóle 25 odcinka. Ja pinsgam. No, szybciutko poleciało. Oj, szybciutko! Wręcz arcy-szybciutko! Uh, panie Ungrim! Panie Ungrim! Oj, 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 ty uciekasz, dobra! myślę, że on tutaj chce nas atakować. a widzę, że go Azak, rzeźnik ściga. Leci go tropem, no i raczej złapie. Bo co prawda, on ma turę pierwszą, więc może uciekać. Ale widzimy, że goni go dosyć skutecznie. Ok, no to bierzemy. Dzień dobry. Dawaj swoje pustkowia. Nie, naprawdę, jeśli macie pojęcie czemu ja nie mam tego, tego naszego bohatera, to możecie pisać, bo sam nie wiem i troszkę jest to dla mnie smutne. Postrunek, budujemy fabrykę. Fajnie jest to, że jak zamówię to zasadę, to wiecie, za tę fabrykę nie muszę płacić, ale byłoby to dosyć dziwne. O, i mam już dostęp do tych jednostek. No właśnie, no to może skoro tak, my sobie staną na granicy, tak delikatnie, żeby jakoś nie odpalić się zbytnio. To jest Dusty, o oh Boże, ten pajac. No i zróbmy sobie raz i myślę, że dwa-dwa i może teraz ta misja wpadnie. Chyba, że już, chyba że ten lord jest tylko i wyłącznie dla Zlatana. No to jeśli tak, to jestem wielce zniesmaczony, ale może tak nie jest. Mam nadzieję, że tak nie jest. Raczej tak być nie powinno. Co to jest w ogóle? Atrybut wywołuje terror. No, fajne, fajne, fajne. Myślę, że mogę w to zainwestować. Teraz punkt awanturniczka. No i troszkę siana jest, wiecie. Ech, sądzę, że w ogóle mogę tu niby wpójść w coś tutaj. A mogę, faktycznie, zapomniałem. No to chciałbym, uwaga, 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 uwaga. Losowy przedmiot, losową broń, czy może losowy magiczny talizman? O, weźmy sobie tą rzecz. Przyjemne. Zafrykowano mi te masy, czemu nie? Chciałbym wysłać obecnie konwój, bo troszkę tej kasy, zobaczcie, udało nam się wygenerować. No i byłby to konwój, może tego pana skrytego. I gdzie go wysyłamy? Na pewno nie na północ. To nie ma opcji takiej. Szukamy czegoś. Znaczy na południe. Szuka... O, może do chmary weźmiemy, znaczy do zlatana, co by na to? Tutaj jest trasa. Taka średnio bezpieczna, ale w sumie ma rzeczy, które by mi się przydało. Być. Wiecie co? Dobra, wysłałem go w ciemno. Jolo, jolo. Niech dojdzie, niech dojdzie. Dobra, teraz tak. Ulepszamy, uwaga oficjalnie, tą osadę. No i to nam daje fajowskie możliwości. Panowie, ale ja w tej. Tutaj... Mi to jakoś bardzo nie przeszkadzacie, ale tak w skrócie mówiąc, zwierzać, goddammit. O, dobrze, już mamy, zobaczcie, to. No, to tutaj będzie fajna produkcja, bo to się przerabia, mamy dużo, zobaczcie, uzbrojenie aż 166 na turę. To jest już ilość taka sympatyczna. Naprawdę prze, prze, sympatyczna. Jutro odcinek będzie jak coś z Divine Conquer i od jutra odcinki te będą w formie przyplatanej. Czyli jednego dnia odcinek z Warhammera, a drugiego dnia odcinek z Mediwala. No i to pewnie potrwa do końca trwania serii Aragornem, jaką ma będzie długo, nie wiem. Potem pewnie pogramy troszkę sobie normalnie w tą kampanię, a po czasie wystartuje jakaś kolejna seria. Lubię mieć dwie serie przyplanane, to jest fajne. Ojoj, ojoj! Ależ Azagrzeźnik dokonał tutaj rzezi, <grym>, krasnoludów, nie opodał twierdzy srebra. No fajnie mi takiego sąsiada. Niby to jest Org, więc rasa z natury nieprzyjazna, ale. No kurwa, zjeżdżaj, przepraszam was za bulgaryzm najserdeczniej. Ale pajacu! O! No i fuck off, you fucking piece of shit. Nawet się nie zastanawiam, tylko daję automat od razu. Jeszcze mi dasz kolego dużo sił robo roboczych, no zawsze coś. Plus chyba za samą bitwę 150. No to teraz wyjące sidła są dla nas łatwym celem, wręcz banalnym. Dobrze. To jest Ciach Ciach. Wciąż nie widzę pana Goblina. Jestem bardzo smutny. Ale nie dojdę. Nie, mogę dojść w ten sposób. Tylko lego, to tylko atakujesz sobie tą skałę wyjącą. Potem mamy. To jest już cała prowincja będzie. No to super. No to, to sobie to oblegaj, szefie. Oblegaj, oblegaj, oblegaj nas spokojnie, bez większego pośpiechu. Chyba, że takaś jakaś technologia mi go daje. Ja nie wiem, kurczę. Czarodziejstwo, no tutaj wątpię, by to było. Na pewno nic tutaj. Może coś w wojskowości. Trochę nie wiem. Mam powiem, trochę nie wiem, ale pójdę sobie obecnie po tą rzecz. To tak po prostu, wiecie, to jest w kierunku hobgoblinów. No i masz tutaj podejść nieco bliżej, już się armia, zobaczcie, elegancko wyleczyła. Ten ziomol ma awans, więc trzymaj punkcik. Twój byczek także ma awans, mistrza ostrza może w zamian za otrzymać. No i dywana na 1, na 2 baty, atakujemy wyjącą skałę. I ją zajmujemy, o, fajny talizman. Niby szary, niby słaby, ale, 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 zobaczcie... Że że co? Nawet nie wiem w sumie co, myślę, że 2 jest mieć lepiej z jednego prostego powodu, mianowicie, już wam tłumaczę, zobaczcie, za dużo zżera nam obciążenia, jeden postrunek, a mogę sobie to ulepszyć i będzie 300 na z czego to mi zżera, raptem zobaczcie 225, no dobra, to... Możemy mieć, myślę, że dwie fabryczki i będzie, o, już jest ulepszona, no, jest bardzo fajnie zrobiona i jeszcze mamy tu wyrobunek piechoty, no to super, chciałbym w takim razie sobie dowrebować, no może zrobię tak, raz, dwa i raz, okej, okay. już lecimy powoli na dwie armie, Tu troszkę bliżej kolego, no i celem naszym są następnym bramy zar, bramy zar. Dobra, teraz zerknijmy sobie na te, i te masy, jakie nam tutaj wpadły. No i uwaga, arkana. To jest nie najgorsze. Myślę, że to i to mogę sobie połączyć w jedno. A wiecie co, wszystkie arkany sobie połączmy. Czemu nie? Nie są jakieś najlepsze na świecie. No i broń. Wypadła broń. No to kurde, no Janus lubi kraftować. Lubi się w to bawić. Zróbmy sobie takie połączenie. I zarąbisty pancerz, drodzy państwo. Pewnie myślę, że będę stąd. To jest płaszcz i. chociaż kurczem. Bo to jest misja na poziom 8a. Muszę chyba zrobić ten przedmiot, prawda? Coś tam wybudować. Nawet nie pamiętam dokładnie co, ale no rzecz jasna, to sobie zaraz wybudujemy. To też bym chciał połączyć. Kolejny plan też bardzo fajnie zrobiliście. Arkany. Nie, arkana jest dobra. Zaklęty przedmiot. Połącz mi jeden z drugim i z tego wyjdzie. o, arkana. Umiejętność. Wzmocnienie. Skróć czas odnowienia o 30%. Spoko. Spoko sprawa do speli, przydatne dosyć, ale tak, teraz, kolego Złote, otrzymasz od Noenusa coś takiego, ależ oczywiście Twój Zioma otrzyma sobie taki bardzo klasyczny. Ten chłopaczy na, to widziałem, dwie bronie. Srebrne oho, dobra, na to jednak wiecie co, srebrne tych broni szarych, no to kurczę wstyd troszkę mieć, oj lipa, lipa, ale chyba mogę to z czymś, tak mi się wydaje, że połączyć, no nie do końca, dostaniesz to na razie ty, na moment, ty masz tą rzecz, ty masz tą rzecz, ten ma chłop talizman i to jest fajny talizman i ten talizman też bym chciał dać naszemu prezesowi, dlatego oddawaj ziomeczku, oddawaj. Dobra, dam ci awans, szarże, lordowi, damy sobie teraz logistyka i ci goście od konwojów też często mają fajne przedmioty. No to co? To markanek damy innemu magowi. Temu na razie dawać nie chcę. Przy okazji, czy jestem w stanie jakiegoś innego agenta sobie dopróbować, który będzie magiem. Nie jestem w stanie, ale ogólnie... Jest, 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 gitara się ma. Dobra, troszkę jeszcze na południe. No i to jest nasz następny cel. Może do tej frakcji sprzedamy jakiś pakt. Zobaczymy, bo w sumie po co mi osada, której tak nie do końca dobrze rozwinę. No, ja mam misję, żeby zrobić sobie budynek pod tytułem Demoniczna Hartownia. Cóż to jest? Nie mam najlepszego pojęcia. Ale ta hartownia to jest, uwaga... Ja to wiecie, na szybko zrobić, nie? Kuźle, co to jest w ogóle? Demoniczna Hartownia. Nie mam pojęcia co to może być, strażnica, strażnica, straż ołtarza, tutaj mamy coś takiego, to raczej jest coś po lewej stronie, chyba, że przeoczyłem, uzbrojenie, manufaktura, ołtarz ognia, ty kuźwa, co to może być ludziska? Wznieść budynek, chyba, że to jest na przykład, na przykład to, nie, to też nie jest to, a może to jest to, to też nie jest to, no to co to jest w takim razie, co, co to jest w ogóle za misja? Demoniczna hartownia, ale jaka hartownia. Dobra, poczekam aż to się zrobi i wtedy będę miał slot, to, to się tym zajmiemy. No, przy okazji mam troszkę dużo punktów, mogę to chyba wydać, myślę, że taką klawę, to jest bardzo fajny pomysł. W mało w ogóle tracimy, to te, też super sprawa. No i dawaj edykt na coś takiego. W tej kampanii jest troszkę większy porządek. Sobie lepiej ułożę te wszystkie fabryki, postrunki, by to, no tak dobrze, dobrze, dobrze nam się ułożyło tak elegancko, sympatycznie, fenomenalnie. Wciąga mi kampania, powiem. Jak już na streamie dotarłem do late to mnie wciąga. Poprzedni odcinek troszkę byłem był taki zamulony, nie wiem czemu, może to było czuć, ale teraz już kurde, jest power, jest power przepotężny. No dobra, znowu moja tura, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. No teraz tak, ja tam w turę nie dojdę, ale moglibyśmy zrobić sobie teraz, albo nie, Dużo kolejnej, myślę, że bym reflektował. A w ogóle mam misję na Bramy Czar, tak? To jest misja. Aha, taka zwykła. Mam fajny też pomysł, myślę, że dosyć ciekawy, aby w odcinku kolejnym zrobić sobie tą bitwę. Co wy na to? Myślę, że to może być całkiem fajne. Zaś tobą wyrbujemy sobie hordę naszych przyjacieli hobgoblińskich. No ich po prostu uwielbiam. Może jeden oddział kawalerii też jest jak najbardziej mile widziany. Dobra, no to znowu kończymy turę. Nie no, muszę to zobaczyć bliska. Co to jest? Demoniczna hartownia. Budynek. Czy to jest jakiś landmark? Poczekajcie, landmark to jest co? To jest no mogę to może przytrzymać, żeby był taki czerwony pasek. Pradawny gród i olbrzymi taśmociąg. To to nie jest to na pewno. To uwaga, równiny lawy. Enklawa ognia, także że to są finanse. Tutaj raczej tego nie będzie. Jeszcze raz, jak to się nazywa. Demoniczna hartownia. O, to brzmi tak troszkę jak to wam powiem. Demoniczna hartownia. A może i nie, może i nie, no chyba, chyba nie. Co można robić w ogóle w hartowni? Nie mam bladego pojęcia. Ale lećmy od lewej. Dobra, hartownia. Nie widzę. Nie wiem, czy mogę też tego jakoś podświetlić. Mówię, to jest z budy napisane? Może tam jest napisane o pracy, że to jest technologia. Jestem ślepy. Kurczę, nie wiem. Was przepraszam najmocniej za nieogarnianie, ale o tu jesteś. Dobra, na no to 7 tur. Chyba że to przyspieszę sobie. Mógłbym. No mógłbym, niby, nie? No, niby mógłbym. No i do przyspieszę. Ach, no ja niecierpliwy. Dawaj mi tą hartownię, bo już mnie zaraz dosłownie popierdoli za przeproszeniem. Rób to od razu. Chcę to mi się zrobić. Może ją właśnie trzeba zrobić, żeby, żeby. żeby, 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 mieć dostęp do tego pana goblina, naszego ziomeczka. No i te bramy chyba padną na luzie, bo nie ma tu raczej żadnej armii. Ja to sprzedam, bo... Jest sens, wiecie co. W tej frakcji trochę mamy problemy z ładem publicznym, ale w tej rasie, przepraszam, w tej właśnie frakcji mamy do tego bonusy. Oho, nie wykrył, idzie zwiadowca. Nie wiem, bo nie wiem, czy tą frakcję na dole mogę skonfederować. Jeśli mogę, to by mi to chętnie oddał. O, wiecie co, wolę by tam sobie na spokojnie na północy się rozwiniał nasz przyjaciel, czyli kolek, aniżeli szczury, bo kolek wiem, że nas nie napadnie najpewniej. Raczej z chaosem mamy relacje dobre. No i zobaczcie, dwa oddziały. Oczywiście, strat na razie nie ma dużych. Zajął stanowisko spoko, Frakcja zniszczy. Co jest? W sekundę to mieli dwie osady. Oho! No to powiem, że to jest grubo. No to jednak na jednak prowincję sobie dla siebie zdobywamy. Zdecydowanie. Te pustkowie kasnowskie będą, będą, będą obowiązkowo nasze. Dobra, teraz tak, na razie to sobie okrążmy, bo myślę, że tym też zakończymy odcinek, ale jeszcze musicie coś zrobić w tej turze, no powiedzmy, że teraz tak, boję się północy, strasznie się boję północy. No ale, możemy stać sobie teraz na granicy, no i jeszcze więcej tych ziomali coś tam, coś tam, coś tam się, bo no powiedzmy, że będzie lekka bieda, a może nie, może lecimy normalnie, tak będzie już jako dwoma armiami, może się też podzielimy odrobimy doświadczenia, Możemy się troszkę podzielić doświadczeniem. Dobra, tutaj obecnie zdaje się, że sytuacja wygląda całkiem zacnie. Jak to lepsze mam, lepszą artylerię i mam rakiety, Oj to na pewno. Oj, rakiety są bardzo. W ogóle tracę surowce. Ej, nie wiesz, że mogę tego tracić. A, bo dużo ma fabryk. No racja. No, co racja, Wam powiem, to racja. idziemy pod hobobliny. No i drodzy Państwo. Co mogę powiedzieć? Chylę czoła. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka i Discordzika. Linki w opisie też na Twitcha. Trzymajcie się, żegnam Was. Hej, hej.